Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu, znienacka to ja. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać. Otóż sytuacja wygląda tak, że kampania wyborcza przed wyborami do tych rad takich miejskich i drobniejszych, różnych innych, nabiera rumieńców. Rumieńców nabrali również mieszkańcy Piekar Śląskich, którzy wchodząc na stronę facebookową ratusza miejskiego, mogli zaobserwować przez niemal cały dzień, no nie ukrywam, babę gołą, która pośladkami przebierała i to wszyscy sobie oglądali. No o tym ta piosenka, no, nie, najmądrzejsza nie jest. Ty popatrz stary, cisza przed burzą, takie piekary, w nich miejski urząd, a na Facebooku urzędu miasta się ukazała goła niewiasta. Zwykle misteria są w tych okolicach, a tu kobitka o gołych cycach. Niby to atak, niby to haker, w urzędzie z netem raczej na bakier. Z nerwów przerwano wszelkie obrady i oglądano damskie poślady. Tak przez czas jakiś potrwały wygłupy i świecił ratusz widokiem pupy. Szukano speca, który by chyłkiem usunął filmik z golutkim tyłkiem. Przecież wybory mamy za pasem, nie pora zatka podziwiać kasy. Dzięki makumbom babeczki tej nagiej wyborcom trudniej skupić uwagę. Jedna wątpliwość, czy na Facebooku ktoś ratuszowi chciał zrobić kuku, czy wręcz przeciwnie, pomyślał sobie, ja gołą panią dobrze im zrobię. Możecie myśleć, że jestem zakała. Ja bym głosował, na mnie to działa. No poważnie. Proszę Państwa, 21 marca, znowu jakaś wiosna, co chwilę jakaś wiosna do nas przychodzi. Czwartek, imieniny obchodzą Benedykta, Ludomira i Marzanna oraz Filemon, Filemona, Klemencja, Lubomir, Ludomir, Mikołaj, Pafnucy, Serapion. Wszystkiego dobrego. I nietypowe święta, o Jezu. Dzień Wagarowicza dzisiaj jest. Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Poezji, Litwo Ojczyzno Moja, Światowy Dzień Geodety i Dzień Wierzby i Światowy Dzień Lalkarstwa. Przysłowie na dzisiaj, jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło. No może będzie piekło, a może nie będzie piekło. Cycat dnia, Adam Asnych, poważny cycat. Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą. Ta-dam. A na sam koniuszek mamy grę półsłówek w bolciku Kasi. Pan Kazimierz Woźniak, no proste, proste i to dawno powinno być, no ale to on przypomniał, wymyślił. Duch w Słupsku. Do widzenia Państwu, moje uszanowanie. Do jutra.